Witaj, z tego filmu wideo dowiesz się, jak wybrać najlepszą szkołę jazdy na Twój kurs. Nazywam się Michał Tromski, jestem instruktorem nauki jazdy i właśnie z punktu widzenia instruktora powiem Ci, na co należy zwracać uwagę przy wyborze szkoły. Możesz sprawdzić, jaką dana szkoła ma zdawalność. Takie dane możesz sprawdzić na stronach WORD-u, czyli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, to jest tam, gdzie będziesz zdawać egzamin. Wejdź na stronę, jeżeli będą problemy ze znalezieniem tych danych, to spróbuj tam zadzwonić i oni Ci powinni powiedzieć. I wtedy sprawdzasz sobie, jakie ma wyniki poszczególna szkoła i jeżeli nie ma danych danej szkoły w takiej rozpisce, to może to świadczyć o tym, że z tą zdawalnością nie jest najlepiej, ponieważ szkoły muszą się zgodzić na publikację swoich wyników. Te szkoły, które mają dobre wyniki, oczywiście chętnie się na to zgadzają. Przypominam, że opinie, które możesz przeczytać na temat danej szkoły, one będą raczej nieobiektywne, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś miał problemy ze zdaniem egzaminu, czy coś mu tam w tej szkole nie pasuje, no to on zawsze powie, że to jest wina czy szkoły, czy instruktora, czy wszystkich to jest wina, ale nie tej konkretnej osoby. Także nie ma co tak do końca sugerować się opinią innej osoby. Bardzo ważne za to jest, żeby zobaczyć, gdzie szkoła dana się znajduje. Tutaj przygotowałem taką mapkę. Zobacz, o co chodzi. W Twoim mieście jest strefa egzaminacyjna, czyli no, w zasadzie instruktorzy, egzaminatorzy nie ma szans, żeby na egzaminie wyjechali gdzieś poza tą strefę. Także bardzo ważne, abyś potrafił dokładnie wszystkie te miejsca trudne w danej strefie przejechać. Najlepiej, jeżeli Twoja szkoła znajduje się w tej strefie. Jeżeli nie znajduje się, no to zobacz, gdzie jest siedziba szkoły, czyli tam, gdzie na przykład przychodzisz podpisać dokumenty albo odebrać dokumenty już po skończonym kursie. Ale sprawdź też, gdzie jest sala wykładowa, bo zdarza się czasami, że sala wykładowa jest w innym miejscu niż dana siedziba szkoły. No i sprawdź przede wszystkim, gdzie zaczynasz jazdy, czyli tam, gdzie najczęściej będziesz do swojego instruktora przychodzić. Najlepiej, kiedy to wszystko odbywa się właśnie w tej strefie egzaminacyjnej, żeby jeździć właśnie po tych skrzyżowaniach. Jeżeli Twój instruktor jeździ gdzieś w innym miejscu, w innej części miasta, to oczywiście też się nauczysz jeździć, tylko wtedy pamiętaj, że nie będziesz tak dobrze przygotowany z tych wszystkich skrzyżowań, które tutaj się w tej strefie znajdują. Tutaj jest jeszcze taka jedna ważna rzecz, aby upewnić się, czy lekarz jest tak jakby w cenie kursu i czy ten lekarz będzie na zajęciach. Dobre szkoły tego lekarza zapewnią kursantom i on zrobi Ci badanie i wystawi Ci dokumenty, że możesz odbywać kurs. Badanie od takiego lekarza kosztuje około 50 zł zazwyczaj, także upewnij się, czy to 50 zł jest w cenie kursu, czy trzeba je osobno dopłacić. Przy wyborze szkoły zwracaj też uwagę na instruktorów. Chodzi o to, że upewnij się, ilu jest instruktorów w szkole. Jeżeli instruktorów jest mało, jest jeden czy dwóch, czyli taka jakby no, jednoosobowa działalność gospodarcza, to ryzyko jest takie, że jeżeli nie przypadniesz do gustu sobie razem z tym instruktorem, to nie będzie go na kogo zmienić. A to się zdarza, po prostu nie każda osoba do siebie pasuje. Instruktor może być za ostry albo za słaby, za miękki dla ciebie. Ja osobiście doradzam, aby w szkole było no, kilku co najmniej instruktorów, wtedy przynajmniej jest w czym wybierać. Zdawalność instruktora to są dane, które posiada WORD, ale on je udostępnia tylko szkole, w której dany instruktor pracuje lub samemu instruktorowi. Dlatego zbieraj opinie na temat instruktora, ale co do jego zdawalności będzie Ci trudno uzyskać informacje na ten temat, no, ale jeżeli już Ci się uda uzyskać taką informację na temat tego Twojego instruktora, to powiem tak, jeżeli on ma zdawalność na poziomie około 30%, to jest słabo, ale jeżeli ma zdawalność 50%, to jest naprawdę już bardzo dobra zdawalność. 60% to już jest rewelacja. Także każdy, kto jest powyżej połowy, jest na pewno świetnym instruktorem. Sprawdź, jaka jest dyspozycyjność Twojego instruktora. Po prostu w szkole poproś o numer do osoby, z którą będziesz jeździć, i zadzwoń i się zapytaj. Jeżeli instruktor ma napięty kalendarz, no to oczywiście może znaczyć, że jest dobrym instruktorem, chociaż niekoniecznie, bo też mamy czasami tłok i bardzo dużo kursantów robi egzamin, ale no, zazwyczaj dobry instruktor, na dobrego instruktora trzeba trochę poczekać. Tylko pamiętaj, że jeżeli on ma grafik napięty, no to Twój kurs może potrwać dłużej. Czyli zadzwoń do instruktora i się zapytaj, jak często będziecie się umawiać na jazdy. Czy to będzie godzina raz na tydzień? No bo i wtedy sobie policz, że masz do przejeżdżenia co najmniej 30 godzin. Bardzo ważne, aby się spytać, w jakich godzinach szkoli Twój instruktor, bo często się zdarza tak, że instruktor pracuje na przykład od 7 do 15,
i po południu nie pracuje. Więc jeżeli ty chodzisz do szkoły czy pracujesz rano, to po południu chcesz jeździć, więc musisz znaleźć instruktora, który po południu pracuje, czyli od tej 15 czy od 16 w górę. Nie każdy instruktor jeździ we wszystkich godzinach od rana do wieczora. To jest bardzo ważne. To, co mówiłem przy szkołach, sprawdź miejsce spotkań z instruktorem. To pokazywałem tutaj na tej mapie. Sprawdź też, jakie samochody masz do wyboru w danej szkole. Przy wyborze samochodu upewnij się, że dostaniesz taki sam samochód z takim samym wyposażeniem, jak ten, który będzie na twoim egzaminie. Zazwyczaj szkoły się do tego dostosowują i to jest ten sam samochód. Ja tylko przypominam, że samochód powinien mieć klimatyzację, szczególnie wtedy, kiedy robisz w lecie swój kurs. No bo zwróć uwagę, jak mamy czerwiec i jest 30 stopni, to ty w tym upale naprawdę tobie się nie będzie chciało w takich warunkach uczyć, a twój instruktor będzie na pewno wyczerpany, jeżeli musi pracować w samochodzie bez klimatyzacji cały dzień. Dlatego ja bym na pewno się nie zapisał na kurs z samochodem, który tej klimatyzacji nie ma. Czy będziesz się uczyć samochodem benzynowym czy na dieslu, nie ma to większego znaczenia. Większość to będą oczywiście silniki benzynowe. Jeżeli się uczysz dieslem, nie ma problemu, ale bardzo ważne, żeby co najmniej jedną godzinę wtedy pojeździć benzyną, bo się trochę inaczej rusza. Stan techniczny samochodu, on powinien być taki sam jak stan techniczny twojego pojazdu egzaminacyjnego. To znaczy, tak by było najlepiej, chociaż w sumie nie masz na to wpływu. A jak kierować się wyborem szkoły, jeżeli chodzi o kryterium ceny? Przede wszystkim niska cena zawsze równa się zła jakość, ponieważ zawsze niska cena musi być kosztem czegoś, czyli albo będą zaniedbane samochody, albo instruktor dostanie mniej pieniędzy, albo jakieś materiały szkoleniowe do ciebie nie trafią. Te pieniądze, które zostaną tak jakby z ceny wyjęte, żeby ona była jak najniższa, w innym miejscu muszą zostać wzięte z powrotem. Także płacąc mało za kurs, możesz się naciąć na niską jakość, a stracić jeszcze więcej pieniędzy. Także oczywiście wysoka cena też nie równa się świetnej jakości. Ja bym proponował wypośrodkować. Zwróć uwagę, jakie są całe koszty. Cena kursu to jest około 1000 do 1300 zł. I ja bym proponował, żeby tak, no sprawdź sobie w swoim mieście, jakie są przeciętne ceny kursu i te skrajne najniższe odrzuć i te skrajne najwyższe odrzuć. I wybieraj kurs, który kosztuje w takiej cenie średniej, bo średnia cena będzie tą najbardziej uczciwą. Pamiętaj, że są jeszcze godziny doszkalające, a większość kursantów kupuje te godziny i one kosztują tak 40-50 zł, a takich godzin, no tak 80-90% kursantów musi dokupić jakieś godziny, żeby się douczyć. Także zwróć uwagę, że 25 godzin to ci może już podwoić cenę twojego kursu. Lekarz, tak jak mówiłem wcześniej, to jest około 50 zł. Sprawdź, czy musisz za niego dopłacić, czy on będzie w cenie twojego kursu. To różnie tutaj szkoły decydują. Materiały edukacyjne, czyli dostęp do jakichś testów, to są wydatki rzędu 15-25 zł. Kosztem twoim może być jeszcze coś takiego jak koszt nieobecności, czyli jeżeli powiesz instruktorowi, że nie przychodzisz na daną lekcję albo w ogóle nie odwołasz wcześniej tej lekcji, to mogą ci policzyć na przykład 20 zł albo nawet cała godzina ci przepadnie warta 50 zł, także takie koszty też możesz ponosić. Ewentualnie zgubione dokumenty, trudno mi powiedzieć ile za zgubione dokumenty i za wystawienie ich ponownie weźmie szkoła, to są sytuacje rzadkie. Gdy już przejdziesz tą całą batalię i te wszystkie opłaty zrobisz, no to pozostaje ci egzamin. Najpierw oczywiście masz egzamin wewnętrzny. Egzamin wewnętrzny nic nie kosztuje, ponieważ on się odbywa na jednej z twoich godzin, czyli na godzinie kursowej albo ewentualnie na godzinie doszkalającej, która jest już płatna, ale sam egzamin jest za darmo. Później przychodzi czas na egzamin państwowy, kiedy opłacasz teorię czy praktykę, to czasami trzeba zapłacić taką jakby opłatę za opłatę. Jeżeli w jakiejś agencji przyjmującej opłaty się wpłaca, no to może to kosztować na przykład 3 zł. Teoria kosztuje 22 zł, 124 zł egzamin praktyczny. I jak już to wszystko opłacisz, to idziesz z dokumentami do urzędu, a wyrobienie dokumentu tego prawa jazdy kosztuje 70 zł i 50 groszy. A później jak przyjdziesz już to prawo jazdy zrobione odebrać, no to jeszcze trzeba będzie z 8 zł zapłacić. W podsumowaniu powiem tak, weź kartkę, weź długopis, zastanów się nad szkołą, którą chcesz wybrać i sprawdź, jak ta szkoła spełnia te kryteria, które omówiłem. Czyli zobacz, o, te wszystkie tutaj punkty, które wcześniej omówiłem i czy dana szkoła spełnia je i wybierzesz po prostu w ten sposób tą, która jest dla ciebie najlepsza.